Ostatnio Karolina Korwin-Piotrowska wzięła na tapet nowy, polski hit Netflixa Poskromienie złośnicy z Mikołajem Roznerskim i Magdaleną Lamparską. Film opowiada o naukowczyni, która ze złamanym sercem wraca do rodzinnego Podhala. Niech jednak nie zmyli Was nawiązanie do Szekspira, w filmie znajdziemy go tyle, co świetnego aktorstwa, czyli bardzo niewiele. Jak można się łatwo domyślić, dziennikarka nie zostawiła na produkcji suchej nitki. W poście na Instagramie Korwin-Piotrowska skomentowała najpierw grę aktorską. Najbardziej dostało się Mikołajowi Roznerskiemu, o którym dziennikarka napisała, że wciąż nie umie grać. Roznerski nadal nie umie grać. Lamparska jest śliczna, pisze na Instagramie pod kadrem z filmu. Góry też piękne. Jest Adam Małysz i Sławomir. No bez nich nie ma ostatnio filmu. I są Piotr Cyrwus i Tomasz Sapryk, jako porzuceni przez żony byli mężowie, dzisiaj w związku, na to mi wygląda, ale producenci nie mieli odwagi pójść dalej. Napisała dziennikarka. Dziennikarka bez ogródek odradza swoim fanom i fankom oglądanie Poskromienia złośnicy. Uważa, że jest o niczym i lepiej spożytkować te niecałe 2 godziny na chociażby wyjście na spacer. I to jest najlepsze w tym produkcie filmopodobnym, który miał właśnie premierę i który jest opowiastką o niczym, dla nikogo, czas na jego potencjalne oglądanie lepiej spożytkujcie na spacer. Piękna wiosna jest, a w góry można pojechać w realnym życiu. Mniejszy wstyd i obciach, dodała Korwin-Piotrowska.